Siąko, jestem Technokrata i witam Was w kolejnym Techniusie. I dzisiaj o cenach kart graficznych, ale też o chłodzeniu do RTX 4090 Ti, które wyciekło. I wyciekło analogicznie do tego, jak wyciekło, za dużo słowa wyciekło, 2 lata temu na tym samym forum. 2 lata temu wyciekły zdjęcia chłodzenia do 3090, co się sprawdziło, i teraz wyciekły zdjęcia chłodzenia do 4090 Ti. Więc po pierwsze sprawdza się to, że już Nvidia planuje model Ti, a po drugie, no co nieco będzie o tym chłodzeniu można powiedzieć. Ale najpierw zajmijmy się trochę cenami, ponieważ Asus powiedział, że no okej, ceny może spadają, na pewno spada zainteresowanie ze strony górników, ale generalnie nie spodziewamy się jakichś spektakularnych spadków, a to ze względu na spore zainteresowanie ze strony graczy. I ja jak najbardziej pod tym względem przyznaję im rację, że faktycznie zainteresowanie jest spore, i to na tyle spore, że na chwilę obecną jakichś spektakularnych obniżek bym się nie spodziewał. Co prawda, 3D Center pokazuje, że no zaledwie 107% dopłacamy do Radeonów i 114% do Nvidii. Natomiast to jest na rynek niemiecki i austriacki. W Polsce ta tendencja, zaraz Wam pokażę, wygląda zupełnie inaczej. Nie jest tak różowo, z tego względu, że jednak tutaj jest to od 30 do 60, od 20 może do 60%, chociaż 60, no do 30-60 Ti. Do tej karty zdecydowanie najwięcej dopłacamy na chwilę obecną. I moim zdaniem dużo bardziej, ja na przykład osobiście wolałbym dołożyć do 3070 niż brać 3060 Ti na chwilę obecną. Bardzo fajne ceny, 6500X, i jeżeli ktoś ma PCI Express 4.0, tutaj nawet to ciekawie wygląda. No i 2060 wygląda fajnie w porównaniu do 3050, ponieważ te ceny są bardzo podobne, niemalże identyczne, jednak 2060 fajniej się plasuje, jeżeli chodzi o wydajność. Co prawda ma starsze rdzenie, jeżeli chodzi o rdzenie Tensor, rdzenie RT, natomiast moim zdaniem no najpierw patrzy się na czystą wydajność w rasteryzacji, czyli taką czystą, naprawdę niezmąconą niczym wydajność w renderowaniu gier, a dopiero później patrzymy na dodatki i ewentualnie na podstawie tego podejmujemy decyzję, jeżeli ta wydajność jest tutaj na przykład podobna, a nam zależy na jakichś tam dodatkach. Natomiast no tu seria 16 jest moim zdaniem totalnie przepłacona i w ogóle nic tutaj się za bardzo nie opłaca. 1650 w super budżetowych zastosowaniach być może tak, ale tu zdecydowanie wolałbym tą 650XT, no i plan na upgrade do PCI Express 4.0, zdecydowanie. No więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o ceny w Polsce, więc nijak się ta analiza 3D Center nie ma do tego, co u nas się dzieje. Czy za granicą są takie spektakularne promocje z tego, co obserwuje Pepera? Nie do końca. Natomiast mimo wszystko cały czas te ceny spadają i to, o czym mówiłem no jakiś tydzień, 2 tygodnie temu, że te ceny mogą chwilę się wahnąć do góry ze względu na lockdown w Chinach i spadek, no ja wtedy nie powiedziałem tego bezpośrednio na filmie, ale napisałem w przypiętym komentarzu, że złamanie LHR, tak, czyli low hash rate, to może przynieść faktycznie wzrosty cen kart graficznych i tego nie zaobserwowałem, natomiast być może ta stagnacja w spadkach jest tym właśnie wzrostem, że normalnie ceny byłyby niżej niż w przypadku, kiedy by te czynniki nie wystąpiły, byłoby być może troszeczkę taniej, a tak jest bez zmian od jakiegoś miesiąca, jeżeli chodzi o ceny, one po prostu doleciały do jakiegoś punktu i się zatrzymały. Wydaje mi się też, że świadomie troszeczkę to jest robione, z tego względu, że jeżeli mamy dostać premierę, tak jak mówiłem Wam we wczorajszym filmie, RTX-ów serii 4000 już w lipcu i prawdopodobnie RX-ów serii 7000 też tak wcześnie. Gdzieś w międzyczasie wejdą opóźnione karty graficzne Intela, gdzie niestety słyszałem, że może być ciężko, żeby weszły w 3 kwartale, w sensie jest źle. Intel jest głęboko w dupie, ale to nie jest temat tego filmu i tutaj pod tym względem troszeczkę dla mnie osobiście spłynął
na dalszy plan ze swoją premierą kart graficznych, ponieważ teraz wygląda na to, że zobaczymy wcześniej zarówno RTX 4000, jak i RX serii 7000. No i dlatego też te ceny serii 3000 są trzymane jeszcze na takim poziomie. Po pierwsze, no jest to zainteresowanie, jest i to widać wśród Was, no wśród wielu osób. Ja to obserwuję, że faktycznie no każdy myśli, a jakby spadło jeszcze tyle, to bym kupił, jakby spadło. Dużo jest osób, które przez te dwa lata jest naprawdę wypuszczonych, że tak powiem, brakiem kart graficznych i czeka na możliwość właśnie zakupu w dobrej cenie. Dlatego jak te ceny spadają, to ludzie od razu kupują, więc takie prawdziwe uwolnienie rynku dałoby tylko i wyłącznie wyprzedaż kart pokoparkowych, co na chwilę obecną nie występuje. Pytanie, czy wystąpi po przejściu, jeżeli Ethereum przejdzie na Proof of Stake. Zastanawiam się, czy właśnie kopalnie się pozbędą tych kart graficznych, czy może raczej po prostu przerzucą się na inne coiny. To, że się część przerzuci, to jestem pewny, ale pytanie, jak wielka część? Czy to będzie 90% całego przemysłu tego wydobywczego kart graficznych, kryptowalut, czy może będzie to 10%, a 90% pozbędzie się sprzętu i wtedy wpłynie dużo, dużo tanich modeli. No jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że ten scenariusz, gdzie mniejsza ilość kart graficznych wypłynie na rynek, jest bardziej prawdopodobny, niestety. No ale po wyjściu serii 4000, no to już bym się spodziewał, że te ceny serii 3000 wrócą do MSRP i to może nastąpić w wakacje. I to by oznaczało, że jakby przepowiedzenie dobrych cen na wakacje z półrocznym wyprzedzeniem po raz kolejny, drugi rok z rzędu mi wyszło, więc mam nadzieję, że tak będzie, bo fajnie się jest nie mylić. Trzymam kciuki, chociaż ja już sam myślę o serii 4000 i mam nadzieję, że uda się tą serię 4000 zakupić. Powiem szczerze, bardzo, bardzo na to liczę. No i bardzo liczę też na dobre ceny i dobrą wydajność. No i dobra, teraz możemy sobie przejść do tej serii 4000, bo wyciekło chłodzenie. Jak wygląda chłodzenie na właśnie RTX-a 3090 Ti. Tutaj na ostatnim zdjęciu mamy ramkę i na tej ramce rzekomo jest właśnie RTX 3090 Ti. Co prawda po przybliżeniu tego absolutnie nie widać, ale to jest po takim czyszczeniu cyfrowym czy coś takiego. I jak widzicie, konstrukcja jest identyczna jak konstrukcja chłodzenia 3090. To jest chłodzenie 3090, bardziej pełne. Natomiast sama komora parowa ma tutaj dużo mniejszą powierzchnię styku z elementami do chłodzenia niż w przypadku 4090. Tutaj jak widzicie jest duży odpromiennik, gdzie styka się rdzeń i takie mniejsze, gdzie stykają się kości pamięci. Natomiast już w przypadku 4090 ten odpromiennik jest dużo większy. Widzicie, to jest cała taka potężna powierzchnia stykowa z tą właśnie komorą parową. No i tutaj nie dziwię się, że jakby idą po lepsze chłodzenie, no bo jednak pamięci w RTX-ach z serii 3000, zwłaszcza w tych wyższych, gdzie były wrzucone GDDR6X, bardzo mocno się grzały. Niestety, co mnie trochę boli, tutaj prawdopodobnie jest wycięcie na złącze zasilania. To mnie boli, no bo to po raz kolejny będzie ta płytka taka w kształcie V, taka sama jak była w 3090. Tu będzie ten wiatrak jeden od spodu, drugi od góry. Wentylator, nie wiatrak, to się nie dmucha, to dmucha. Liczyłem przez chwilę, że być może tutaj jest taki cień, którego za nic w świecie nie zobaczycie. Macie jakby link do tego zdjęcia w opisie, w źródle tego newsa. Możecie się sami poprzyglądać. Natomiast tu liczyłem, że być może przeciągnęli tą kostkę zasilającą na koniec karty graficznej, ponieważ moim zdaniem absolutnie bardzo słabo estetycznie wygląda ten kabel w środku karty graficznej. Jakby nie podoba mi się takie rozwiązanie, bardzo mi się wręcz nie podoba. No i boli mnie to, że po raz kolejny jest ono stosowane. I tak jak wersje Founders zazwyczaj mi się mocno podobały, nawet jeżeli to były te blowery, oj przepraszam, że kopię Was statyw, nawet w momencie, kiedy to były te blowery klasyczne, czyli takie typowo referencyjne chłodzenie, wtedy to wręcz było utożsamiane, że karta referencyjna to blower,
Tak, od jakichś kilku generacji obserwujemy już normalne typy chłodzenia, nie blower, tylko takie, które przy okazji, że dobrze schłodzą, to jeszcze zapewnią niezłą kulturę pracy. Seria 2000, 3000 i teraz seria 4000 będzie dysponować takim chłodzeniem, tak jak seria 2000 była po prostu zwykłą kartą graficzną. Seria 3000 już wyglądała bardziej fikuśnie, tak, no ten kabel bardzo, bardzo mi się nie podoba tutaj. Tutaj standardowa taka ramka w kształcie litery X, no z jednej strony tutaj pewnie jest wycięcie na porty. Dużo tutaj nie widać, przyglądałem się bardzo mocno tym ramkom, no ale wygląda na to, że to jest totalnie bardzo, bardzo podobna konstrukcja właśnie do 3090. Tutaj widzicie 3090, natomiast dużo więcej finów ma to chłodzenie, czyli jest bardziej masywne, jednak jest z większej ilości finów. Ja też mam wrażenie, że te wentylatory będą mimo wszystko większe w tym chłodzeniu. Wydaje mi się, że będą większe, co za tym idzie, że będzie szersze to chłodzenie. Tutaj widać męską dłoń, to też to ciężko określić, jakiej wielkości to jest dłoń, natomiast no na pewno jest to sporo większe chłodzenie, też ta komora parowa, tu jest ta komora parowa, ona jest jednak większa niż w przypadku 3090. No, ciężko się dziwić, jednak te karty będą miały, no 3090 będzie miała TDP niby na poziomie 3090 Ti, ale rzekomo to chłodzenie jest do 4090 Ti, do karty graficznej, które nie wiadomo kiedy zobaczymy. Pytanie jakie w tej generacji Nvidia właśnie będzie miała podejście do premiery, czy to będzie najpierw premiera super wydajnej karty pod postacią 4090 Ti, a potem dopiero innych, czy standardowo 4090, 4080, 4070, dwa miesiące później 4060 Ti. No zobaczymy. To jakby na bieżąco będę Wam o tym donosił, więc jeżeli o to chodzi, to bym tutaj nie próbował w żaden sposób na chwilę obecną sugerować, jak to będzie wyglądać. Znaczy, zasugeruję, dla mnie to będzie 4090, 80 i 70, czyli taki standard. Przypomniało mi się jeszcze, przypominam, zwycięzcy na 40, na 26, no chciałbym, żeby to było 46 tysięcy subów, na 26 tysięcy subów, że słuchawki ma do odebrania, JBL-e, więc jeszcze poczekam chwilkę i później znowu wybiorę nowego zwycięzcę, a wszystkich zachęcam do subskrybowania, no bo można wziąć sobie udział w konkursiku na 20. Teraz 7 tysięcy subskrypcji, a komputer będzie na 30 tysięcy subskrypcji. Ale dobra, wracamy do tego RTX-a 4090. Więc no, tak będzie wyglądało to chłodzenie, co znaczy, że no wiecie, w 2 lata temu to wyciekło 3 miesiące przed premierą to chłodzenie. Widzicie? 3080. Tu już są gotowe karty, to już nie jest tylko i wyłącznie chłodzenie, to już są gotowe karty niemalże. I to chłodzenie wyciekło na 3 miesiące przed premierą, dokładnie 2 lata temu z tego samego forum. Więc teraz już też możemy przypuszczać, że jesteśmy na blisko przed premierą tych kart graficznych, tak jak ostatnio mówiłem, że prawdopodobnie w lipcu to nastąpi. Cóż, ja Wam za dzisiaj dziękuję. No, będzie teraz tych informacji dużo, naprawdę dużo. Jak tylko coś będzie się pojawiać, to będę o tym robił jakiegoś newsa. No bo to jest to mięso, na co my tutaj liczymy w tych newsach, czyli jak najwięcej informacji o tym, co nadchodzi. No a potem dopiero zaczną się jakieś tam sezony ogórkowe, gdzie tych rzeczy będzie mniej, natomiast przewiduję, że do końca 2022 roku naprawdę będzie o czym rozmawiać. Będzie tych premier multum i tym się jaram. Mam nadzieję też, że częściej będę do Was wracał z informacją, że ceny kart graficznych są coraz lepsze. No, ale tutaj bym się nie oszukiwał, jeżeli chodzi o wycenę serii 4000. Tutaj będzie drogo. W tym roku ogólnie będzie drogo, no ale za to może seria 3000 w końcu będzie w cenach MSRP. Dobra, ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Widzimy się oczywiście jutro w kolejnym Tech Newsie. Życzę miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. No i cóż, widzimy się. Zostawcie technokrata. Technokracja.
technokracja w komentarzu, jak obejrzeliście do tego momentu. Będę Wam za to bardzo wdzięczny, bo będę wiedział, kto obejrzał do końca. Chyba że nie chcesz pisać technokracja, to napisz, że obejrzałeś do końca, że czekasz na serię 4000 albo na Radeony nowe czekasz. To już nieistotne. No i cóż, a my widzimy się. A, no i łapka w górę może zostać taka motywacyjno-zasięgowa. Przydałoby się. No a my widzimy się oczywiście jutro w kolejnym filmie. Dzięki wielkie i do zobaczenia jutro. Cześć!